Trener Marcin Leśniak, trener BKS-u. Mieliście rywala już prawie na opadkach, było 3-1. Było kilka piłek meczowych, jeżeli moglibyśmy takiej terminologii siatkarskiej użyć, na strzelenie czwartej bramki, a jednak w dość nerwowej końcówce udało się dowieść remis do końca. Powiem tak, przed meczem punkt brałbym w ciemno. Brałbym w ciemno, z przebiegu meczu jest niedosyt. Jak się prowadzi 3-1 do przerwy, przeciwnika się ma na łopatkach, gra się w przewadze jednego zawodnika, dodatkowo jeszcze ma się sytuację na podwyższenie wyniku, no to naprawdę jest niedosyt tego wyniku, bo można było dzisiaj ważne trzy punkty ugrać. Z tym, że tak z perspektywy meczu, wiadomo z przebiegu meczu, drużyna Łysicy, Budzentyn, jest to bardzo dobry zespół. Widać było piłkarsko, przewyższał nas, dużo bardziej kreatywnych zawodników ugranych w lidze i widać było przewagę w posiadaniu piłki na pewno w tych sytuacjach. Nam się udało fajnie wyjść z tej opresji po 1-0, wyjść na to prowadzenie. No ale w drugiej straciliśmy te bramki. Nie wiem co powiedzieć. Cieszę się na pewno z tego, że chłopcy do końca wytrwali i ten jeden punkt dowieźliśmy. Znalazła się chyba nowa pozycja dla Turczyna. Zagrał dzisiaj w środku ofensywnego, środkowego pomocnika, nie grał na skrzydle. To też przy okazji dokoptowania do składu Andrzeja Komendy. Po przerwie z kolei weszło dwóch zawodników, którzy nie grali od początku sezonu, no i te nieuchowanie były troszeczkę najlepsze chyba zmiany, nie dali dużo jakości. Nie chciałbym się wypowiadać o indywidualnych zawodników. Na pewno ważne jest, żebyśmy jako zespół tworzyli kolektyw i jako zespół grali. Na pewno Sebastian Turczyn, to jest jego pozycja. Przyszedł do nas jako zawodnik środkowy, pomocnik i to jest jego pozycja. Szukaliśmy u innej pozycji przez to, że właśnie był Kamil w pierwszym meczu. No do przerwy bardzo fajnie zagrał. W drugiej połowie też fajną piłkę rzucił Sławkowi na 4-1. Także na pewno jego występ należy do pozytywnych. Chłopcy, którzy wrócili po kontuzji, Mateusz i Kamil. No wiadomo, że trochę brak gry, brak treningu. Po kontuzji, jak się wraca do takiej ciężkiej, to też ciężko się odnaleźć w zespole. To jest inna liga, szybsza gra. Myślę, że z meczu na mecz będą wyglądali lepiej. Wiele krwi napsuł wam dzisiaj Mirosław Kalista, zawodnik z numerem 10. Pewnie tutaj obrona zapamięta na długo tego zawodnika. Tak jak mówiłem, drużyna z Budzentyna ma w szeregach nie tylko Kalistę, ale kilku zawodników naprawdę fajnych, doświadczonych, ogranych, którzy grają naprawdę bardzo fajną piłkę. I tylko nasi młodzi chłopcy tylko się mogą od nich uczyć. Także nie chciałbym tu wyróżniać Kalistę, bo uważam, że bardzo fajny boczny pomocnik. Paprocki, o ile się nie mylę, tutaj z boku Kozłubek. Wiele nazwisk. Dokładnie, na które musieliśmy naprawdę szczególnie zwrócić uwagę. Dlatego ja nie brałem jakichś indywidualnych kryć dla poszczególnych zawodników, tylko po prostu mieliśmy grać jako zespół w ofensywie. Sytuacja kadrowa się poprawia. Właśnie tutaj wspomnieliśmy o dwóch zawodnikach, którzy dołączyli, Kamil Rynduch i Mateusz Wiązek. Z tego by wynikało, że w najbliższych spotkaniach już będzie miał pan do dyspozycji dużo szerszą i bardziej doświadczoną kadrę. Na pewno jest kadra troszkę lepsza, większa. Dla zawodników najlepsze jest, jak mają rywalizację. Na każdej pozycji powinno być dwóch zawodników, najlepiej równorzędnych, i który w danym dniu czuje się lepiej, ten gra. Dlatego zdrowa rywalizacja, mówię, jest nawet lepsza niż jakikolwiek trening dla każdego zawodnika. Cieszę się, że chłopcy wrócili, że mamy już kadrę 20-paroosobową. Mam nadzieję, że jeszcze się uda może kogoś dokoptować. Wiadomo, że szukamy zawodników, którzy chcą się promować, bo nie mamy dla nich nic za bardzo do zaoferowania, ale chętnie, jak są zawodnicy, którzy by jeszcze chcieli przyjść nas wzmocnić, to jeszcze jest tydzień do zamknięcia okienka transferowego. Jeżeli ktoś by się znalazł, to jeszcze dokoptujemy. Na jaką pozycję najbardziej szukacie zawodników? Nie szukamy jakoś zawodników na konkretne pozycje, szukamy po prostu do zwiększenia rywalizacji. Na pewno mamy mniej zawodników defensywnych, mamy mniej obrońców, ale wraca Marcin Motak po szkole, jakiejś szkole dowódców. Jak wróci po 3 tygodniach, dojdzie następny zawodnik. Także myślę, że będzie dobrze.